Włączył się pan akcję Dzień bez smogu. Czy na co dzień uważa pan na powietrze? Dlaczego zdecydował się pan poprzeć tą akcję? Proszę pani, nie uważam na powietrze. Jak można uważać na powietrze? No, powietrze jest dookoła nas, otacza nas, no i nie jesteśmy w stanie na nie uważać. Po prostu róbmy wszystko, żeby go nie psuć, żeby to powietrze, było, którym oddychamy, było jak najczystsze. Więc z przyjemnością włączyłem się do takiej akcji, ponieważ jadąc samochodem po naszym mieście stołecznym Warszawa, nie jestem w stanie otworzyć okna, ponieważ jest takie stężenie jakichś metali w powietrzu, że wolę sobie zapalić papierosa, niż wdychać to, co jest na zewnątrz. Więc dbajmy o to, bo bardzo są niepokojące prognozy odnośnie tego, jak skończymy. Ale ma pan jakieś mierniki, maseczki? Nie, bez przesady. Miernikiem jest mój nos, dobre samopoczucie i ból głowy ewentualnie. I nie trzeba do tego żadnego profesjonalnego sprzętu. To widać gołym okiem.